zalegasz za czynsz za mieszkanie komunalne? Od teraz dług będzie można odpracować. Chcą walczyć z przeciążonymi ciężarówkami niszczącymi radomskie drogi. Za nami Dzień IT w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Monika Stanikowska, witam i zapraszam na piątkowe wydanie dziennika. Władze Radomia wprowadziły dla mieszkańców lokali komunalnych nową możliwość spłaty długów. Od teraz zadłużenie będzie można zmniejszyć pracując na rzecz miasta. Szczegóły zna Mariusz Skopek. Do tej pory osoby, które korzystały z mieszkań komunalnych i nie płaciły w terminie rachunków, mogły zawrzeć z miejskim zarządem lokalami ugodę na spłatę zadłużenia w ratach. Oprócz tego istniała możliwość zamiany większego mieszkania na mniejsze, co ograniczało wzrost długu. Od teraz będzie funkcjonowała trzecia możliwość spłaty zaległych zobowiązań. Od dzisiaj decydujemy się na trzecie narzędzie, które ma pomóc naszym mieszkańcom, którzy zamieszkują zasoby komunalne i mają problemy z regulowaniem zobowiązań. Dajemy możliwość uregulowania zaległości w formie świadczenia rzeczowego, czyli odpracowanie swoich długów. Takie prace będą mogły podjąć wszystkie pełnoletnie osoby mieszkające w zadłużonym lokalu. Nasz podstawowy pomysł to skierowanie mieszkańców do pracy, do prostych prac w zakładzie usług komunalnych. To będą przede wszystkim kwestie grabienia liści, proste prace, które nie wymagają dodatkowych przeszkoleń, na które mamy pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Pracy. Nie będzie to forma umowy zlecenie, będzie to forma umowy pomiędzy MZL-em na odrobienie w ramach kwoty, jaką sobie przyjęliśmy, czyli 12 zł za godzinę. Warto zaznaczyć, że rozwiązanie zaproponowane przez władze Radomia dotyczy tylko i wyłącznie spłaty długu, a nie zapłaty za bieżące rachunki. Obecnie zaległości czynszowe mieszkańców lokali komunalnych w Radomiu wynoszą około 27 milionów złotych. Tomasz Tyczyński zrezygnował z pełnienia funkcji doradcy prezydenta Radomia. Jak poinformowało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego, przyczyną rezygnacji Tomasza Tyczyńskiego są względy osobiste. Do tej pory Tyczyński, który jest też kierownikiem Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, doradzał prezydentowi Radosławowi Witkowskiemu w sprawach związanych z kulturą i komunikacją społeczną. Tomasz Tyczyński zatrudniony był na stanowisku doradcy prezydenta Radomia od czerwca 2015 roku. Pracował na 1/8 etatu. Formalnie Tyczyński przestanie doradzać Radosławowi Witkowskiemu z końcem marca. I zmieniamy temat. Na Koziej Górze powstanie zatoka do kontroli samochodów ciężarowych. Dzięki tej inwestycji z ruchu mają być eliminowane przeładowane ciężarówki, które niszczą radomskie drogi. Zatoczkę, która będzie zlokalizowana przy drodze równoległej do ulicy NSZZ Solidarność, wybuduje Interbud z Radomia. Za budowę zatoki firma zażądała ponad 480 tysięcy złotych. Wykonawca wejdzie na przestrzeni najbliższych kilku tygodni na wykonanie tej zatoki. Będzie to teren przystosowany do patrolu poprzez Inspekcję Transportu Drogowego. Będzie można tam ściągnąć samochód, który nadjeżdża z dowolnego kierunku i odesłać go na dowolny, wymagany przez kierowcę kierunek. Taka zatoka pozwoli nam ograniczyć wjazd samochodów przeładowanych do naszego miasta. Dzięki tej inwestycji drogi w Radomiu mają być w lepszym stanie. Władze miasta planują również budowę kolejnych zatok, z których mogłaby korzystać Inspekcja Transportu Drogowego. Mamy jeszcze plan wybudowania dwóch kolejnych zatok na terenie naszego miasta. Druga będzie przy ulicy, na ulicy Warszawskiej, na wysokości ulicy Malawskiego. Myślę, że uda nam się tę zatokę zrealizować w tym roku. I trzecia zatoka przy pętli autobusowej na Pruszakowie. Pierwsza zatoka do kontroli samochodów ciężarowych przy ulicy NSZZ Solidarność powinna być gotowa do końca czerwca. Czwartek w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu był dniem IT. W trakcie kilku godzin studenci mogli lepiej poznać zasady funkcjonowania branży IT oraz wziąć udział w ciekawych wykładach i szkoleniach. Dzień IT w WSH został zorganizowany przede wszystkim po to, aby wytłumaczyć, na czym polega technologia informacyjna oraz sam proces przetwarzania informacji. Jest to wydarzenie, które było kierowane do studentów, do uczniów szkół średnich, a także do każdej osoby zainteresowanej. Chodzi o to, żeby przedstawić te firmy, które w sektorze IT funkcjonują, a także trochę opowiedzieć o specyfice, jaka się wiąże z tym sektorem IT, że to nie jest tylko siedzenie za komputerem i nie wiem, i ładowanie systemu. Jedną z firm, która przeprowadziła prezentację w trakcie dnia IT, był radomski Radwag, który ściśle współpracuje z Wyższą Szkołą Handlową.
Było dużo studentów, jak i osób ze szkół średnich. Było naprawdę duże zainteresowanie. Ludzie pytali w ogóle, po co są takie wagi, czego są używane na temat różnych systemów. Ludzie byli zdziwieni po prostu, jak często w nasze życie ingerują takie wagi, że taka waga jest potrzebna w pełnej produkcji. I tak naprawdę każda rzecz, którą się spotykamy w przemyśle spożywczym, po prostu jest ważna na jakiejś wadze, jest to musi być produkcja i w tym są takie nasze terminale. Podczas dnia IT chętni mogli wziąć udział w specjalnych szkoleniach. Nie zabrakło również wykładów ze specjalistami. Jednym z nich był Daniel Sadowski, który pracował m.in. nad grami z serii Wiedźmin. A na koniec tradycyjnie mamy dla Państwa zaproszenie do obejrzenia najnowszego odcinka Słonecznej TV, a w nim pokażemy najnowsze trendy w makijażu. Na twarz nałożymy bazę nawilżającą, ponieważ makijaż Nude charakteryzuje się bardzo mocno nawilżoną, rozświetloną cerą. Przede wszystkim tutaj jest fokus na twarz, czyli musimy mieć dobrze wypielęgnowaną buzię, dobrze nawilżoną. To jest makijaż glow, czyli świetlista, zdrowa, wypoczęta skóra. To jest najważniejsze, jeżeli chodzi o makijaż Nude. Do aplikacji delikatnego podkładu użyjemy gąbeczki Beauty Blender, która zapewni nam bardzo naturalne i delikatne krycie. Cały odcinek już teraz dostępny jest w zakładce programy na www.zebra.tv. I tym zaproszeniem kończymy to wydanie dziennika. Zapraszam jeszcze na sport, w którym zapowiemy weekendowe spotkania radomskich drużyn oraz na prognozę pogody. Do zobaczenia! Cerat Czarni Radom w piątek zmierzą się z Lotosem Treflem Gdańsk. Siatkarze Raula Lozano po ubiegłotygodniowej porażce z aktualnym mistrzem Polski Asseco Resowią Rzeszów muszą wygrać to spotkanie, jeśli chcą nadal walczyć o zajęcie miejsca w pierwszej czwórce tabeli. Dla fanów, którzy nie będą mogli pojawić się w hali Mosiru, mamy dobrą wiadomość. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi Polsat Sport. Już w sobotę kolejny ligowy mecz rozegrają piłkarze Radomiaka Radom. Podopieczni trenera Jacka Magnuszewskiego zmierzą się z Gryfem Wejherowo. Początek spotkania o godzinie 15:00. Transmisję na żywo będzie można oglądać tylko na www.zebra.tv. Do kolejnych ligowych derbów na szczeblu trzeciej ligi dojdzie w Białobrzegach, gdzie miejscowa Pilica zmierzy się z Oskarem Przysucha. Obydwie ekipy bardzo potrzebują punktów, dlatego też spotkanie zapowiada się niezwykle interesująco. W sobotni wieczór na Zebra TV zaprezentujemy skrót z tego pojedynku. Po raz pierwszy od kilku tygodni ligowy mecz w weekend rozegra Rosa Radom. Podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego zmierzą się w niedzielę o godzinie 18:00 w hali Mosir z Polfarmą Starogard Gdański. Faworytem będą Radomianie, ale ostatni mecz z outsiderem, czyli Startem Lublin, pokazał, że nawet niżej notowany zespół może napsuć sporo krwi. W sobotę w Radomiu pochmurno, okresami przejaśnienia, możliwe opady deszczu albo deszczu przechodzącego w śnieg, 5 stopni na termometrach. W niedzielę duże zachmurzenie z przelotnymi opadami. Początek tygodnia i zarazem pierwszy dzień wiosny pochmurny i deszczowy, a na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 6 stopni.